Dzień dobry, witam wszystkich Państwa z przyszłości, którzy oglądają to wystąpienie, ten wykład. Spotkanie eksperckie odbywa się w ramach projektu Od Agendy do Warszawy 2030. Jest to projekt organizowany przez stowarzyszenie z siedzibą w Warszawie. Z siedzibą w Warszawie to jest nazwa stowarzyszenia, które reprezentuję. Ja nazywam się Paula Markowska, jestem psycholożką i w ramach właśnie tej organizacji pozarządowej działamy i psychoedukacyjnie, i czysto edukacyjnie w ramach edukacji globalnej czy wizualnej z dziećmi, młodzieżą z warszawskich, ale nie tylko szkół. Dzisiejsze spotkanie to tak naprawdę zwieńczenie projektu, który był wielopoziomowy i dotykał właśnie celów zrównoważonego rozwoju, czyli zbioru praktyk i wytycznych, które pozwalają nam jako społeczności rozwijać się w dobrobycie i pokoju. I mimo tego, że brzmi to dosyć idealistycznie, to cele zrównoważonego rozwoju wskazują bardzo jasne i precyzyjne kierunki, a być może nawet wartości, którymi powinniśmy czy mielibyśmy się sugerować właśnie w codzienności. To, co jest też istotne i ważne tutaj do dodania, to to, że cele te powinny być realizowane wielopoziomowo, a więc nie wystarczy tylko jedna pojedyncza osoba, jedno indywiduum, które no właśnie korzysta z tych wskazówek Agendy 2030, a po to, żeby robić to efektywnie, ważna jest wielopoziomowa współpraca i między krajami i w kontekście decyzji poszczególnych rządów. No. Temat, który dzisiaj będzie nam przyświecał, jest myślę dosyć aktualny i nie tylko aktualny ze względu na czas, w którym się znajdujemy, czyli taki poświąteczny, ale i aktualny w Polsce, gdzie myślę, że Michał opowie o tym więcej, ale gdzie marnujemy ogromne ilości jedzenia. No właśnie, Michał Misiak, którego jeszcze nie przedstawiłam, jest psychologiem, stażystą w Szkole Antropologii i Muzeum Etnografii Uniwersytetu Oksfordzkiego i prowadzi badania dotyczące związku naszych postaw i wartości moralnych z marnowaniem jedzenia, co uznaje za szczególnie właśnie ważne i jakby dotąd nie tak szeroko omawiane właśnie z perspektywy wartości, która jest mi niezwykle bliska, jako osoby, która pracuje w nurcie akceptacji i zaangażowania, gdzie wartości są jednak pewnym takim azymutem i czymś, do czego powinniśmy dążyć i co daje nam też takie poczucie sensu. Do roku 2030 o połowę ograniczmy ilość marnowanego jedzenia. Przynajmniej takie jest założenie agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Minimalizacja ilości marnowanego jedzenia w znaczący sposób może przysłużyć się do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego na świecie oraz zmniejszyć negatywny wpływ rolnictwa na środowisko. Wydawać by się mogło, że marnowanie jedzenia jest powszechnie oceniane jako niewłaściwe zachowanie i osiągnięcie tych celów agendy ONZ nie powinno budzić kontrowersji. Jednakże tutaj wchodzą badania psychologiczne, które pokazują, że ludzie nie do końca zachowują się zgodnie z deklarowanymi wartościami. I o tym, dlaczego ludzie uważają marnowanie jedzenia za niemoralne i w jaki sposób ich wartości przekładają się na zachowanie, co jest jednak niezwykle istotnym komponentem, o tym opowie dr Michał Misiak, którego przedstawiłam chwilkę wcześniej. Także oddaję już taki wirtualny mikrofon Tobie, Michale. No i zapraszam Cię do przeprowadzenia nas przez te procesy wokół moralności, wokół marnowania. Bardzo dziękuję za wprowadzenie i witam wszystkich słuchających. Dzień dobry. Z tego, co rozumiem, to już prezentację widać u Państwa i możemy przejść do prezentacji. Więc ja obecnie jestem stażystą na Uniwersytecie Oksfordzkim, ale ostatnie 6-5 lat spędziłem na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie prowadziłem badania dotyczące naszych postaw moralnych i ich związku z marnowaniem jedzenia. I dzisiaj chciałbym o swoich badaniach trochę opowiedzieć, ponieważ mogą one mieć pewne znaczenie w kontekście Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych. Marnowanie jedzenia
Nie jest niczym egzotycznym, szczególnie jeśli stwierdzę, że jest to jeden z globalnych problemów, ponieważ w dużej mierze przysparza nam problemów związanych z degradacją środowiska naturalnego. Olbrzymie areały lasów są wycinane pod produkcję żywności, która nigdy nie zostanie skonsumowana. Dodatkowo marnowanie jedzenia niesie również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i dobrostanu ludzi. Z jednej strony poprzez rosnące wysypiska śmieci, poprzez produkcję metanu, a z drugiej przez to, że marnowanie jedzenia w pewien sposób utrudnia nam skuteczne przekazywanie pożywienia w miejscach, gdzie to pożywienie jest najbardziej potrzebne. No i przede wszystkim tak najbardziej możemy poczuć to na własnej skórze, że marnowanie jedzenia jest związane bezpośrednio z olbrzymimi stratami pieniędzy. Tak możemy sobie wyobrazić, że w samej Polsce miesięcznie marnujemy jedzenie, które jest warte około 70 zł. Czy to dużo, czy to mało? No nie wiem, ja wolałbym to 70 zł jednak zachować w swojej kieszeni, ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy takiej globalnej, czy nawet samej Unii Europejskiej, gdzie te szacunki i wyliczenia są najbardziej precyzyjne, no to są olbrzymie ilości pieniędzy, które mogłyby zostać zainwestowane znacznie mądrzej, znacznie bardziej korzystnie. Co ciekawe, z perspektywy psychologicznej najwięcej jedzenia marnuje się w gospodarstwach domowych, czyli to jedzenie nie gnije przede wszystkim gdzieś na polach, nie gnije w magazynach czy hurtowniach. To jedzenie jest marnowane przez nas w naszych domach. Przenosimy je ze sklepu i to, że nie jesteśmy w stanie sprawnie nim zarządzać, prowadzi do tego, że ostatecznie to jedzenie ląduje na wysypiskach śmieci albo gdzieś w kanalizacji. Jest to o tyle istotne z perspektywy psychologicznej, ponieważ interwencje psychologiczne mogą oddziaływać na zachowanie konsumentów w większym stopniu niż na przykład na jakieś skomplikowane sieci dostawy pożywienia, gdzie psycholodzy mają dosyć ograniczone pole działania. Te problemy związane z marnowaniem jedzenia zostały zauważone oczywiście przez Organizację Narodów Zjednoczonych i również przez Unię Europejską, która również wspiera agendę zrównoważonego rozwoju. Marnowanie jedzenia jest związane z dwoma celami takimi głównymi, które są zaprezentowane w tej agendzie. Po pierwsze, cel drugi, czyli wyeliminować głód. Inne organizacje, takie jak Światowe Forum Ekonomiczne, argumentują, że bez redukcji marnowania jedzenia to będzie bardzo ciężko jednak wyeliminować ten głód i zapewnić zbilansowane i zdrowe diety wszystkim ludziom na Ziemi. To będzie niewykonalne bez ograniczenia marnowania jedzenia. Co więcej, co jest takie bardziej intuicyjne, cel 12, który zakłada, że naszym celem powinno być zapewnienie wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. I to jest już bardziej bezpośrednio związane z takimi kosztami środowiskowymi, które płacimy przez to, że nasza gospodarka żywieniowa jest niezrównoważona, że bardzo wiele zasobów, które produkujemy, no produkujemy je tylko po to, żeby wylądowały w koszu. Ten cel 12, on ma taki podpunkt, który wprost zakłada, że do roku 2030 zmniejszymy ilość marnowanego jedzenia. No i to by było na tyle ze strony, z tej perspektywy marnowania jedzenia. No ale jak to wygląda z tej perspektywy psychologicznej? Dlaczego ludzie marnują jedzenie? Dlaczego to jest tak ważny problem? Dlaczego znalazł się na agendzie ONZ? No, wydawać by się to mogło dosyć dziwne, bo założę się, że większość słuchających ma pewne przeczucie, pewne intuicje silne, że no, marnowanie jedzenia nie jest niczym dobrym, że jest to jednak zachowanie no, niewłaściwe. I kiedy spojrzymy na jakieś starsze badania weryfikujące to, jakie istnieją przekonania konsumentów na temat marnowania jedzenia, możemy zauważyć, że deklarują oni, że czują wyrzuty sumienia, kiedy wyrzucają jedzenie, albo odczuwają poczucie winy, kiedy marnują jedzenie. W innych badaniach udało się ukazać również, że ludzie mają takie
przeczucie, że ograniczenie marnowania jedzenia jest właściwym postępowaniem, że jest to w jakiś sposób związane z moralnością. No i moje badania, które przeprowadziłem już jakiś czas temu, takie dosyć pilotażowe, nie będę się nad nimi teraz rozwodził za bardzo, pokazały, że faktycznie ludzie postrzegają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie i są motywowani takimi dwiema przesłankami głównie, że jest to niemoralne, ponieważ prowadzi to do degradacji środowiska, że szkodzi to przyszłym pokoleniom. No i z drugiej strony są motywowani takimi przekonaniami, że jest to wbrew tradycji, że jest to coś, czego nasi znajomi na pewno by nie wspierali, że jest to coś takiego społecznie nieakceptowalnego. Ale to były takie badania pilotażowe i zaproszę dzisiaj Państwa do omówienia takich nowszych wyników, trochę bardziej szczegółowych. Ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, opowiem o takim badaniu, które przeprowadziliśmy w 2016-2017 roku, które miało na celu zweryfikować, czy takie surowe oceny marnowania jedzenia, takie surowe oceny moralne, czy one są specyficzne kulturowo. Przede wszystkim dlatego, że istnieje takie silne podejrzenie, że możliwe, że my się tym marnowaniem jedzenia tak przejmujemy, dlatego że jesteśmy w jakiś sposób edukowani, żeby tak uważać. Przez to, że zwraca się uwagę u nas na problemy związane ze zmianami klimatycznymi. Generalnie ta edukacja środowiskowa nie jest na takim złym poziomie, stosunkowo oczywiście, wiele osób by się ze mną nie zgodziło, ale w porównaniu do innych krajów nie jest tak fatalnie. No i aby zweryfikować to taką hipotezę, przeprowadziliśmy badanie w trzech populacjach, z czego dwie populacje nie były populacjami uprzemysłowionymi i populacje te nie mają dostępu do informacji o konsekwencjach, o negatywnych konsekwencjach marnowania jedzenia. I przeprowadziliśmy badanie wśród reprezentantów populacji Jali z Nowej Gwinei, którzy, no, ich styl życia oparty jest o takie drobne rolnictwo, o łowiectwo, żyją z tego, co udaje im się znaleźć w lesie, nie mają dostępu do przemysłowo produkowanej żywności i nie mają też dostępu do edukacji środowiskowej, która mogłaby ich poinformować o tym, że marnowanie jedzenia szkodzi planecie. Kolejną populacją byli Masajowie z Ndulenzi, z takiego rezerwatu, który uwarunkowania tego rezerwatu sprawiają, że ci Masajowie też nie mają dostępu do uprzemysłowionego systemu produkcji żywności, dlatego też żyją w dużej mierze z własnych produktów, przede wszystkim zwierzęcych, ponieważ są to pasterze, ale również mają dostęp do drobnego rolnictwa. No i trzecią populacją byli Polacy z Poznania, których zaczepialiśmy na ulicy, aby przeprowadzić to badanie. I oni służyli jako taka grupa kontrolna, która reprezentowała właśnie to bogate, uprzemysłowione państwo, które ma dostęp do jakiejś edukacji środowiskowej. No i okazało się, ku naszemu zdziwieniu nieco, że osoby z populacji nieuprzemysłowionych mają znacznie surowsze sądy moralne o marnowaniu jedzenia, czyli nie dość, że oni nie mają tej edukacji środowiskowej, to jeszcze ostrzej oceniają marnowanie jedzenia. Niektórzy Masajowie twierdzili nawet, że marnowanie jedzenia jest bardziej niemoralne od morderstwa, ponieważ zabijając kogoś przyczyniamy się tylko do jednej śmierci, natomiast marnując jedzenie możemy przyczynić się do śmierci wielu osób. Chociaż było to kilka takich jednostek, które tak twierdziły, ale generalnie te oceny marnowania jedzenia były bardzo surowe. No i z czego to wynikało? Naszą taką hipotezą, której nie zweryfikowaliśmy wtedy, jest to, że te surowe sądy moralne o marnowaniu jedzenia były pewnego rodzaju adaptacją do bardzo trudnych warunków środowiskowych. Zmarnowanie jedzenia w Polsce nie wiąże się bezpośrednio z wielkimi kosztami. Są to jakieś koszty finansowe, które mogą faktycznie zaboleć nas, ale ten ból nie jest, stosunkowo nie jest duży. Natomiast marnując jedzenie w populacjach Masajów czy w populacji Jali, no pozbawiamy się bardzo, bardzo cennego zasobu, ponieważ w obu populacjach występowały nie tak dawno problemy z głodem, a Masajowie dodatkowo nadal cały czas zmagają się z konsekwencjami zmian klimatycznych, z powodziami, z suszami, z chorobami bydła. Dlatego też wykształcenie takich surowych sądów moralnych o marnowaniu jedzenia może być bardzo
adaptacyjne w takim środowisku nieuprzemysłowionym. No i odpowiadając na pytanie zadane kilka slajdów wcześniej, czy surowe oceny moralne marnowania jedzenia są specyficzne kulturowo? Nie są specyficzne kulturowo. Jeżeli Polacy w takim uprzemysłowionym kraju uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, w dodatku inne badania pokazują, że podobne intuicje pojawiają się w innych krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Australii. No i w dodatku jeszcze nieuprzemysłowione populacje z odmiennych w ogóle części świata również uważają, że marnowanie jedzenia jest niewłaściwe, to możemy mieć pewne przekonanie, że to marnowanie jedzenia może być w pewien sposób uniwersalnie postrzegane jako niemoralne zachowanie. Czyli nie musimy dowiadywać się o negatywnych konsekwencjach tego zachowania, żeby czuć, że coś jest nie tak z tym zachowaniem. I może ono właśnie służyć jako taka pewnego rodzaju adaptacja kulturowa do ciężkich warunków środowiskowych. Inne badanie, które przeprowadziliśmy w ramach naszych prac na Uniwersytecie Wrocławskim, dotyczyło takich trajektorii rozwojowych marnowania jedzenia. Zastanawialiśmy się, kiedy zauważamy, że marnowanie jedzenia jest niewłaściwe, tak w perspektywie rozwoju człowieka. Kiedy nasze mózgi są wystarczająco rozwinięte, aby zauważyć, że coś z marnowaniem jedzenia jest nie tak. No i przeprowadziliśmy takie badanie na grupie osób w wieku od 3 do 28 lat. I no, był problem pewien z pomiarem tego stosunku wobec marnowania jedzenia, no bo jak tutaj zbadać takie coś u 3-latka czy u 4-latka, no to może być ciężkie zadanie. Ale wyszliśmy z takim pomysłem, że zaprezentujemy naszym badanym dwa filmy i na obu filmach bohaterki tych filmów spożywały taki tradycyjny polski obiad, ale oba filmy miały dwa różne zakończenia. I w pierwszym filmie osoba, która zjadała ten obiad, zdecydowała, że nie dam rady go dokończyć i schowam go do lodówki, zjem go sobie jutro. To była pierwsza wersja filmu, a w drugiej wersji filmu osoba zdecydowała, że no już nie dam rady dokończyć tego jedzenia i wyrzuciła to jedzenie do kosza. I pytaliśmy następnie osoby, które brały udział w badaniu, no taką prostą rzecz, czy wydają ci się te osoby sympatyczne, czy lubisz te osoby z tego filmu, które się pojawiły. I pytaliśmy zarówno o osobę, która wyrzucała jedzenie do kosza, jak i o osobę, która chowała jedzenie do lodówki. No i przebadaliśmy tę grupę wiekową 3-28. Kiedy spojrzymy na wyniki, jak te sympatie wobec tych osób się jak te sympatie się krystalizują wobec osób marnujących i niemarnujących, możemy zauważyć kilka ciekawych rzeczy. Po pierwsze, nie ma wielkich różnic wśród 3-latków. 3-latkowie lubią tak samo osobę niemarnującą, jak osobę marnującą. Nie ma tam wielkich różnic i ciężko jest odróżnić. Ciężko jest odróżnić te wyniki. Następnie pojawiają się pewne różnice w tym lubieniu tych osób wśród osób, które miały 4-5 lat. To wtedy się zaczynały pojawiać pewne dysproporcje. I dysproporcje te bardzo gwałtownie urosły później przy 6 i 7 roku życia. Rozwijały się dalej, powiększały się dalej w wieku 8-9 lat. No i to był taki wiek, w którym one się prawdopodobnie jakoś stabilizowały, bo już później w tym wieku 10-12 czy 18+, te dysproporcje nie były już tak gwałtowne, nie były tak duże. Czyli możemy z tych wyników możemy zauważyć, że nasza zdolność do moralnej oceny marnowania jedzenia prawdopodobnie nie pojawia się przed właśnie 4 czy 5 rokiem życia, że nasze umysły, nasze mózgi muszą w pewien sposób wykształcić pewną aparaturę do zrozumienia tego procesu. No i możemy zadać sobie pytanie, czy takie wyniki mogą nam jakoś pomóc w zmianie ludzkich zachowań względem marnowania jedzenia. No pierwszym takim nasuwającym się pomysłem jest to, że no nie ma sensu, możliwe, że nie ma sensu, to jest oczywiście tylko taka hipoteza, prowadzić żadnych zakrojonych akcji
informujących o konsekwencjach marnowania jedzenia wśród dzieci, które mają poniżej 4 roku życia. Możliwe, że wtedy jeszcze te dzieci nie do końca są w stanie zrozumieć, jakie są, dlaczego te zachowania są niewłaściwe. To jest oczywiście hipoteza, która wymagałaby kolejnych badań, ale nasze wyniki wskazują, że możliwe, że w tym wieku jeszcze dzieci nie są gotowe na zauważenie tego. Kolejne badanie, które przeprowadziłem stosunkowo niedawno, dotyczyło tego, jakie wartości moralne odpowiadają za to, że oceniamy marnowanie jedzenia jako niemoralne. Jeśli w psychologii moralności coś wiemy o naszej moralności, to, że moralność to nie jest taka prosta rzecz, że na moralność składają się różne kategorie moralności, różne sądy moralne, które dotyczą różnych kategorii zachowań i to nie jest taki monolit. No i badacze, kiedy starają się określić, jakie to są kategorie, bo do tego jeszcze nie ma jeszcze konsensusu co do tego, jakie to są kategorie. Niektórzy naukowcy mają swoje pomysły, inni mają swoje pomysły. No i ten konsensus się na pewno klaruje, ale co jest jedną z takich podstawowych rzeczy w prowadzeniu badań w tej kategorii, to sposób, w jaki dochodzimy do tego, jakie to są kategorie. Jedną z takich metod jest zapytanie po prostu ludzi, jak myślisz, dlaczego ludzie oceniają marnowanie jedzenia jako niemoralne zachowanie. No i pozwalamy w ten sposób ludziom, aby sami określili, jakie wartości, jakie etyczne aspekty marnowania jedzenia do nich najbardziej przemawiają i następnie na tej podstawie konstruujemy teorię moralności. Jest to jednak podejście, którego ja nie jestem wielkim fanem, bo uważam, że no to tak jakby fizycy prowadzili badania i wyszliby na ulicę i pytaliby ludzi, jak myślisz, z jakich elementów składa się świat. No i no, ludzie mogliby odpowiadać, że no z różnych, z twardych, z gorących elementów, z ładnych elementów, z mokrych elementów, z miękkich, z puchatych, z zielonych, z suchych. I mogliby tak wymieniać i wymieniać, ale te odpowiedzi nie doprowadziłyby nas wcale do tego, do czego doprowadziłyby nas badania oparte o teorię, czyli badania fizyczne oparte o teorie fizyczne prowadzą nas do odpowiedzi, które są bardziej związane z tablicą pierwiastków na przykład, a niekoniecznie z takimi kategoriami potocznymi. No ale przeprowadziliśmy też badanie w oparciu o to pytanie, czyli faktycznie wyszliśmy w cudzysłowie na ulicę i zadaliśmy pytanie ludziom, no dlaczego wydaje wam się, że marnowanie jedzenia jest niewłaściwym zachowaniem. No i ludzie deklarowali, że wymyślili ponad 100 w ogóle powodów, dla których uważają marnowanie jedzenia za niemoralne. No i później w takich badaniach, które miały na celu sprawdzenie, czy czasem nie ma jakichś takich wspólnych czynników dla niektórych powodów, żeby trochę zredukować tę listę. Udało nam się taką krótszą listę też tych głównych, generalnych powodów przygotować. I okazało się, że właściwie te intuicje ludzi, takie instynktowne, sprowadzały się do tego, że uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, ponieważ ludzie na świecie głodują. To był taki pierwszy, intuicyjnie zawsze się od razu pojawiało, że marnowanie jest niewłaściwe, bo z jednej strony dzieci w Afryce, dzieci w Indiach, ludzie biedni głodują. No i te różne powody właśnie oscylowały wokół tej jednej kategorii. Drugą kategorią były takie szkody środowiskowe, czyli ludzie deklarowali, że przyspiesza to zmiany klimatyczne, że prowadzi do zanieczyszczenia gleb, do zanieczyszczenia wód. No i te osoby, które były wrażliwe na te zmiany środowiskowe, no to właśnie deklarowały często te różne wachlarze tych argumentów związanych ze szkodliwością dla środowiska. Inni ludzie uważali, że marnowanie jedzenia to oznaka słabego charakteru, albo że jest to oznaka braku szacunku dla autorytetów, albo że jest to wbrew religii, albo że jest to zachowanie szkodzące rodzinie. To były takie główne kategorie, które się wykrystalizowały. No i tak z ciekawości zerknęliśmy,
które z tych kategorii są jakby najbardziej przekonujące dla ludzi. I tutaj mamy rozkład wyników dla naszego zapytania i okazuje się, że najbardziej taką intuicyjną i najbardziej przekonującą argumentacją jest argumentacja związana ze środowiskiem. Przynajmniej w próbie, w której my to badanie prowadziliśmy, oczywiście to nie była próba reprezentatywna, więc nie możemy powiedzieć, że to jest charakterystyczne dla Polaków. Następnie słaby charakter, czyli ludzie postrzegali, do ludzi bardzo przemawiał argument, że marnowanie jedzenia to jest oznaka słabego charakteru. Następnie pojawiły się argumenty związane z głodem na świecie, z tym, że marnowanie jedzenia to jest niewdzięczne zachowanie, argumenty związane z troską o rodzinę, argumenty religijne i na końcu argumenty związane z posłuszeństwem. Czyli że najmniej przekonujące było to, że marnowanie jedzenia jest w pewien sposób wyrazem nieposłuszeństwa, na przykład wobec rodziny, czy wobec autorytetów, czy wobec władz państwowych. I kiedy spojrzeliśmy na wyniki takiego kwestionariusza, o którym zaraz opowiem, który pozwala nam oszacować mniej więcej, jak bardzo ludzie skłonni są do marnowania jedzenia, okazało się, że osoby, które deklarują, że ich sądy moralne o marnowaniu jedzenia są determinowane przez troskę o środowisko, te osoby marnowały stosunkowo mniej niż wszyscy inni. Co ciekawe, osoby, które deklarowały, że uważają marnowanie jedzenia za niemoralne, ponieważ przysparza to problemów związanych z głodem na świecie, te osoby wcale nie marnowały mniej jedzenia. To jakby ta kategoria była taka bezwartościowa. Ona nic w ogóle nam nie mówiła o zachowaniu ludzi. Ciekawa rzecz znalazła się, ciekawą rzecz również zauważyliśmy, kiedy spojrzeliśmy na to, jak ludzie oceniali marnowanie jedzenia w kontekście właśnie tego posłuszeństwa. Okazało się, że osoby, które uważają, że marnowanie jedzenia jest niemoralne, ponieważ jest to wbrew autorytetom, te osoby marnowały więcej jedzenia niż wszyscy inni. To też dosyć ciekawe. Może to świadczyć o tym, że marnowanie jedzenia może być związane z taką cechą jak reaktancja, czyli taka skłonność, taka cecha osobowościowa, która sprawia, że jeżeli ktoś nam czegoś zakazuje, to my na złość jednak będziemy i tak to robić. Niektórzy ludzie mają większą tendencję do robienia tego, niektórzy są bardziej reaktancyjni od innych i możliwe, że osoby, które mają wysoki poziom reaktancji, żeby tych autorytetów nie słuchać, możliwe, że marnują więcej jedzenia. Chociaż to jest oczywiście też hipoteza, która wymaga dalszej eksploracji. Ale to było takie podejście, którego ja nie jestem fanem, ponieważ ono możliwe, że jest za szerokie, możliwe, że nie dotyczy tylko moralności, ale mieszają się z tym jakieś różne inne konstrukty psychologiczne. Ja skorzystałem w swoich badaniach z takiej koncepcji moralności jako kooperacji, która zakłada, że moralność to zbiór biologicznych i kulturowych rozwiązań problemów związanych z kooperacją, które występowały na przestrzeni historii ludzkiego życia społecznego. No i te problemy związane z kooperacją to jest zestaw dobrze opisanych sytuacji, które są opisywane przez tak zwaną teorię gier. Już nie będziemy wchodzić oczywiście teraz w teorię i nie będziemy rozmyślać nad teorią gier, ale ta teoria gier, ona dostarcza nam 7 takich kategorii zachowań, na których rozgrywają się te interakcje związane z kooperacją. I ta koncepcja moralności jako kooperacji, ona w oparciu o teorię gier wskazała 7 takich kategorii. Pierwszą kategorią jest kategoria zachowań związanych z troską o rodzinę. Jest ona oparta o dobór krewniaczy, taką koncepcję znaną w biologii już od kilkudziesięciu lat, która wskazuje, że organizmy żywe, szczególnie te społeczne, mają tendencję do faworyzowania swojej własnej rodziny. I ludzie oczywiście też, tak jak wszystkie inne zwierzęta, u których takie zachowania możemy zaobserwować. Kolejną kategorią zachowań jest lojalność grupowa, która jest związana z problemami koordynacji działań większej grupy. Nie będę chyba wchodził w szczegóły, chociaż jeżeli
To jest ciekawe, mam nadzieję, że w tej kwestii, w tej części związanej z pytaniami będę mógł doprecyzować, ale już żeby nie rozwadniać tego za bardzo, opowiem jeszcze o tych innych kategoriach, czyli kategoria wzajemności. Ona jest oparta o taką koncepcję altruizmu odwzajemnionego, która wyjaśnia, dlaczego ludzie pomagają osobom, które nie są wcale związane genetycznie z nami. Czyli ten dobór krewniaczy wyjaśniał, dlaczego pomagamy rodzinie. Problemy kooperacji to również problemy związane z rozwiązywaniem konfliktów. Z perspektywy takiej kooperacyjnej właśnie dobrze jest, jeżeli ludzie mają jakieś sposoby, aby nie wchodzić ze sobą w konflikt i móc się w jakiś sposób porozumieć co do tego, jak ten konflikt powinien się zakończyć. Jedną kategorią rozwiązywania takiego konfliktu jest taki komplementarny zestaw dwóch kategorii, czyli heroizm i szacunek. I to są dwie takie strategie, które polegają na tym, że z jednej strony sygnalizujemy naszą zdolność do angażowania się w konflikt, czyli na przykład sygnalizujemy innym ludziom nasze bogactwo, na przykład, albo nasz wpływ społeczny. I w naszej kulturze to sygnalizowanie tego heroizmu niekoniecznie jest związane z takimi bardzo etycznie wzniosłymi cechami, bo ludzie jednak patrzą na takich ludzi obnoszących się bogactwem raczej z niechęcią. Natomiast w innych kulturach symbolizowanie swojego takiego swojego wysokiego statusu społecznego jest czymś absolutnie normalnym i jest też czymś bardzo pożądanym, że ludzie jednak symbolizują ten swój wpływ na innych. No i drugą strategią komplementarną jest jednak sygnalizowanie takiego niechęci do konfliktu, czyli takiej pokory, szacunku, że jeżeli miałaby pojawić się jakaś sytuacja konfliktowa, to sygnalizowanie tego, że jednak my się nie chcemy w to angażować, też jest postrzegane jako moralne, ponieważ pozwala rozwiązać konflikt bez użycia jakiejś siły. Inną strategią jest taki sprawiedliwy podział dobra. Czyli jeżeli dochodzi do jakiegoś konfliktu i spotykają się w nim jednostki, które mają podobną siłę, powiedzmy, no to żeby nie dochodziło do rozlewu krwi, to najsprawiedliwiej jest po prostu, najrozsądniej jest po prostu podzielić dane dobro sprawiedliwie, czyli ty bierzesz 50%, ja biorę 50% i nie dochodzi do konfliktu. Ostatnią kategorią jest kategoria własności, czyli taka strategia, która pozwala nam rozwiązywać konflikty, kiedy ktoś chce naruszyć jakieś dobro, które jest nasze, które my posiadamy, to pojawia się takie intuicyjne przeczucie, że no nie powinniśmy tego robić, ponieważ w jakiś sposób powinniśmy szanować to, że coś jest czyjąś własnością. I ta kategoria też pozwala nam unikać takich konfliktów związanych z odbieraniem komuś czyjegoś dobra. No i w oparciu o te 7 kategorii przeprowadziłem badania dotyczące tego, czy marnowanie jedzenia jest jakoś z tymi wartościami związane i czy może wpływać na marnowanie jedzenia, no już na samo zachowanie. No i co się okazało? Okazało się, że różne kategorie w różny sposób są związane z sądami moralnymi o marnowanie jedzenia. Przede wszystkim osoby, które uważały marnowanie jedzenia za niemoralne, twierdziły, że jest tak dlatego, ponieważ marnowanie jedzenia jest takim zachowaniem niesprawiedliwym. Jest to naruszenie pewnej takiej strategii, że jednak powinniśmy sprawiedliwie się dzielić właśnie jedzenie w tej kwestii. Następnie kolejną takim silnym zbiorem argumentów były argumenty, że marnowanie jedzenia jest takim wyrazem braku szacunku. Braku szacunku względem innych ludzi. Kolejną kategorią, one już te kategorie dalej już nie były takie istotne, to była kategoria lojalności, że jest to zachowanie wbrew naszej grupy, nielojalne zachowanie względem naszej grupy. Inni twierdzili, że jest to zachowanie niewdzięczne, że jest to zachowanie, które szkodzi rodzinie, no, że jest to zachowanie, które świadczy o takich cechach, które nie są w żaden sposób
wartościowe, że nie są to cechy świadczące o takim silnym człowieku, o takim silnym charakterze. No i na końcu były zachowania, były przekonania, że sądy moralne o marnowaniu jedzenia, że marnowanie jedzenia jest niemoralne, ponieważ jest to naruszenie w jakiś sposób, że jest to naruszenie własności, że jest to zachowanie, które godzi we własność innych osób. No ale ta kategoria nie była specjalnie, ona była najmniej przekonująca dla ludzi. No i w kolejnej części zweryfikowaliśmy, czy te wartości przekładają się na zachowanie związane z marnowaniem jedzenia. Wcześniej, jeszcze przed badaniem, przygotowaliśmy taki kwestionariusz, który dotyczy pięciu głównych kategorii zachowań, które są związane z marnowaniem jedzenia z jednej strony, ale z drugiej strony z ograniczeniem marnowania jedzenia. Okazało się, że żeby to zmierzyć marnowanie jedzenia w taki sposób kwestionariuszowy, no to jest oczywiście bardzo ciężkie zadanie. Pewnie nie da się tego zrobić idealnie w ogóle, no ale można spróbować zrobić to nie idealnie i zobaczyć, czy to można wprowadzić do jakichś wniosków. No i ten nieidealny sposób kwestionariuszowy wskazuje, że istnieje pięć takich kategorii zachowań. Wyrzucanie nieapetycznego jedzenia. Ludzie różnią się pod względem tego, jak bardzo są skłonni do wyrzucania nieapetycznego jedzenia. Niektórzy zjadają więc mnące resztki, niektórzy nie. Ludzie różnią się pod względem również tego, czy kupują według potrzeb, czy kupują jedzenie na zapas. To zachowanie też może prowadzić do marnowania jedzenia, bo jeśli kupujemy na zapas, no to czasem nie jesteśmy w stanie zdążyć całych tych zapasów, ale potem muszą wylądować w pracy. Kolejną kategorią jest planowanie zakupów i posiłków. To jest też zachowanie, które może być bardzo dobrą strategią prewencyjną przeciwko marnowaniu jedzenia. No i osoby, które nie planują zakupów, nie planują posiłków, marnują więcej. Kolejną strategią jest dzielenie się jedzeniem między ludźmi. I ostatnią strategią jest karmienie zwierząt. To jest taka kontrowersyjna kategoria, ponieważ nie powinno się karmić zwierząt jedzeniem ludzkim, natomiast ludzie są przekonani, jest duża część ludzi, która jest przekonana, że to jest strategia redukcji marnowania jedzenia, dlatego też uwzględniliśmy to w naszych badaniach. No i kiedy zestawimy te kategorie zachowań z wartościami, okazuje się, że dwie kategorie nie są w ogóle związane z marnowaniem jedzenia, czyli lojalność wobec grupy i to strategia związana z szanowaniem czyjejś własności. Te strategie nie są związane z marnowaniem jedzenia. Natomiast wszystkie inne w pewien sposób są. I okazuje się, że osoby, które uważają, że marnowanie jedzenia jest zachowaniem, które szkodzi rodzinie, że te osoby kupują według potrzeb częściej. Jeżeli mają takie przekonanie, jeżeli mają taką wartość, to przekłada się na to, że robią częściej zakupy, i nie zaopatrują się w jakieś olbrzymie ilości jedzenia, aby to jedzenie gdzieś tam magazynować. To może być to związane z tym, że osoby, które troszczą się o rodzinę, które mają tę wartość jakoś, są bardzo wrażliwe na tę wartość, możliwe, że chcą dostarczyć swojej rodzinie świeżego jedzenia cały czas, dlatego robią często zakupy. Albo nie chcą dawać swoim dzieciom złych wzorców właśnie dotyczących tego marnowania, dlatego też kupują częściej mniejsze ilości, które prowadzą do mniejszych strat. Kolejna kategoria związana z wzajemnością, to odwzajemnianie przysług. Ona jest związana z dzieleniem się jedzeniem. Czyli osoby, które są wrażliwe na takie kwestie związane z wzajemnością, one dzielą się tym jedzeniem częściej. Prawdopodobnie używają jedzenia właśnie jako takiego dobra, którym mogą się dzielić, mogą jakieś relacje utrzymywać oparte na wymianie. Kolejną rzeczą, którą zaobserwowaliśmy, jest coś, czego ja sam nie jestem w stanie wyjaśnić. Nie mam pojęcia, dlaczego tak się stało, ale okazuje się, że osoby, które mają bardzo wysoki poziom, osoby, które uważają, że marnowanie jedzenia jest niewłaściwe, ponieważ jest to oznaka chudostwa, jest to oznaka słabości, i osoby, które uważają, że marnowanie jedzenia jest niewłaściwe, ponieważ jest to oznaka braku szacunku, że te osoby są bardziej skłonne do karmienia zwierząt. Nie mam pojęcia, nie wiem, dlaczego mogłoby się tak stać, ale to jest coś, co na pewno wymaga dalszej eksploracji i wyjaśnienia. No i kolejna rzecz. Okazuje się, że osoby, które uważają, że
Marnowanie jedzenia było właściwe, ponieważ jest to zachowanie niesprawiedliwe. Niesprawiedliwe na przykład wobec osób, które lubią się niepowodzić, które są biedniejsze. To te osoby, które mają takie przekonania, one są bardziej skłonne do tego, żeby planować swoje zakupy i posiłki. Są również bardziej skłonne do tego, żeby dzielić się jedzeniem z innymi. I w ten sposób te wartości są związane z marnowaniem jedzenia. No możemy wrócić do tych badań międzykulturowych i zauważyć, że negatywny stosunek moralny do marnowania jedzenia może być kształtowany przez warunki środowiskowe, w jakich żyjemy. Możliwe, że jest tak, że nasza konstrukcja psychologiczna sprawia, że wraz ze wzrostem bezpieczeństwa żywnościowego, czyli tego uprzemysłowienia, no stajemy się coraz bardziej obojętni na marnowanie jedzenia. Dlatego wśród reprezentantów populacji, które doświadczają głodu, jesteśmy w stanie zaobserwować wśród nich taką większą wrażliwość na marnowanie jedzenia. No możliwe, że te nasze sądy moralne o marnowaniu jedzenia znów się wyostrzą, kiedy będziemy doświadczać jakiegoś głodu czy jakiegoś kryzysu żywnościowego. Szczerze powiedziawszy, nie chciałbym testować tej hipotezy nigdy. Mam nadzieję, że to bezpieczeństwo żywnościowe na świecie będzie już tylko rosło i nie będzie powrotu do tych gorszych czasów. Kolejnym odkryciem jest to, że marnowanie jedzenia może być postrzegane jako złe zachowanie już przez osoby w wieku 4 i 5 lat. No i taką spekulacją w odniesieniu do tego wyniku może być to, że możliwe, że dzieci w wieku 4 i 5 lat mogą być responsywne na takie interwencje związane z redukowaniem marnowania jedzenia. No ale te na pewno hipotezy jeszcze wymagają testowania. No i na koniec, wracając do tego ostatniego badania, o którym opowiadałem, marnowanie jedzenia może być związane właściwie z takimi konkretnymi wartościami kooperacyjnymi, czyli czy odpowiadając na takie generalne pytanie, czy marnowanie jedzenia jest związane z naszą moralnością? Jest, ale to jest dosyć zniuansowane. I mając to na uwadze, możemy tak projektować interwencje ukierunkowane na redukcję tych zachowań związanych z marnowaniem jedzenia, ale odwoływać się przez to do konkretnych wartości, na przykład do tej sprawiedliwości, która wpływa na dwie kategorie zachowań związanych z marnowaniem jedzenia. No i tym samym chciałbym zakończyć prezentację. Bardzo dziękuję Uniwersytetowi Wrocławskiemu, na którym mogłem prowadzić swoje badania, i Narodowemu Centrum Nauki, które mnie wsparło w tych badaniach, a wszystkich zainteresowanych zapraszam na moją stronę internetową. Tam więcej informacji o mnie. Bardzo dziękuję za możliwość wystąpienia i kończę udostępnianie. Ja również dziękuję za to, że zgodziłeś się wziąć udział w tym, jakby w tych prelekcjach, w tej serii wykładów, za niezwykle istotne, jakby uznaję i informacje, które wyniknęły jakby z różnic statystycznych, tak, w swoich badaniach, waszych badań, które zostały uargumentowane naukowo, i mam nadzieję, że zyska to no właśnie równie duże zainteresowanie wśród naszych odbiorców, szczególnie być może nauczycielek albo nawet starszej młodzieży, która mogłaby te wnioski wynikające bezpośrednio z przebadania konkretnych prób, tak, zastosować w praktyce i na przykład skonstruować takie metody i takie właśnie zasady, czy taką kampanię edukacyjną, która byłaby odpowiedzią na to, co działa, co zostało przepadane i działa, tak? Czy skierowane do konkretnej grupy i z wykorzystaniem no na pewno nie zawstydzania, o którym wspominałeś, i mówienia po prostu tego, żeby czegoś nie robić, tak? Bo może to skutkować zwyczajnym oporem. Tak, tutaj jeszcze trzeba dodać, że na pewno te badania, o których ja mówiłem, to są nadal takie badania dosyć wstępne, no bo one mogą w pewien sposób posłużyć jako takie przesłanki do budowania hipotez dotyczących już interwencji, ale czy skonstruowanie tych komunikatów moralnych, ono, czy to by w ten sam sposób wpływało na redukowanie na przykład danego zachowania, no to trzeba przetestować bezpośrednio właśnie w takim badaniu, które byłoby ukierunkowane przede wszystkim na to. No i tak jak wspomniałaś, istnieje ta szansa, że możemy
przez takie interwencje jeszcze kogoś zniechęcić bardziej, czyli możemy wyrządzić krzywdę, chociaż mamy dobre intencje. No i co badania już pokazują, co już zostało zrobione i niekoniecznie tylko w kwestiach marnowania jedzenia, to na pewno wiemy, że na przykład wywoływanie poczucia winy jest negatywną strategią i takie badania były w kontekście marnowania jedzenia prowadzone, że wywoływano poczucie winy u ludzi i okazywało się, że oni marnowali więcej wtedy, kiedy takie negatywne emocje ludzie im serwowali, więc to trzeba być bardzo ostrożnym. Zdecydowanie, bo wtedy jakby dążymy do tego, żeby jednak pozbyć się tej emocji i nie chcemy jej czuć. Nie każdy ma tyle pojemności w sobie, żeby po prostu ją zauważać i przekuwać w motywację, jak nam się czasami idealistycznie wydaje. Harris powiedział, że wartości trzeba się trzymać lekko i ja się trzymam tego jego zdania o tym, żeby jednak nie być ani zamordystką, ani żeby nie próbować zawstydzać i na siłę przekonywać różnych osób, które być może działają, być może ja wiem, że działają, ale żeby znaleźć wspólny język komunikacji, myślę, że potrzeba otwartości, na pewno nie pretensji, poczucia winy i zapędzania kogoś właśnie w te uczucia, które są jednak nieprzyjemne. Tak, zgadzam się. Można zbudować być może na porozumieniu, nie? Więc do tego zachęcamy naszych słuchaczy lub uczestników. No i tak, dziękuję Ci serdecznie, Michał, i zapraszam Was do obejrzenia kolejnej prelekcji w kolejnym odcinku. Dzięki serdecznie za zaproszenie. Dziękuję.